W Wojsku Polskim dzieje się bardzo dobrze, czego dowodem jest to wszystko, co za mną możemy zobaczyć, a więc jest to nowoczesna broń, która w ciągu ostatnich kilku lat trafiła na wyposażenie Wojska Polskiego. Jeżeli do tego dodamy również nowe jednostki wojskowe, które budujemy, szczególnie na wschód od Wisły, jeżeli do tego dodamy również tysiące młodych ludzi, którzy decydują się na przystąpienie do Wojska Polskiego, no to w rezultacie mamy zapewnienie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie, Polsce. A wiemy, że jest to warunek niezbędny dla rozwoju Polski. Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń. Te zagrożenia są bardzo realne. Wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą, wojna, która przypomina II wojnę światową. A więc nie są to żadne manewry, tylko regularna wojna z użyciem właśnie artylerii, z użyciem czołgów, regularna wojna. Atak hybrydowy, który został przypuszczony na Polskę 2 lata temu i który wciąż trwa z terytorium Białorusi. Teraz zagrożenia nowe w postaci wojny na Bliskim Wschodzie, która z całą pewnością wygeneruje kolejne fale migrantów, którzy będą szturmowali Europę. Na to wszystko najlepszą odpowiedzią jest silne Wojsko Polskie. Nie zawsze tak było. Przed 2015 rokiem likwidowano jednostki wojskowe, szczególnie właśnie na wschodzie naszego kraju. Ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego do 2015 roku zostało zlikwidowanych. Dziś odbudowujemy te jednostki. Proszę Państwa, po 18 latach przerwy do Wojska Polskiego wróciła artyleria rakietowa. Kiedy na poligonie w Toruniu byłem świadkiem pierwszego strzelania, rozmawiałem z naszymi żołnierzami, fantastyczni ludzie. Losowali, która z załóg Heimarsa pierwsza będzie mogła strzelić podczas właśnie tej uroczystości, no bo to była swoista uroczystość. Wspaniali ludzie, bardzo zaangażowani w swoją służbę. Po 20 latach przerwy przygotowaliśmy lądowanie polskich samolotów na drogowym odcinku lotniskowym. Przebudowaliśmy ten drogowy odcinek lotniskowy. 2 lata trwał proces przebudowy. Dziś już nasi piloci mogą ćwiczyć właśnie lądowanie na drodze, po prostu na drodze, po 20 latach przerwy. Polskie siły zbrojne w 2015 roku liczyły 97 tysięcy żołnierzy, dziś mamy 186 tysięcy żołnierzy, licząc Wojska Obrony Terytorialnej, obok żołnierzy zawodowych i dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Jest z nami szef sztabu od wczoraj, szef sztabu generalnego, do wczoraj dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, razem z szefem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Cyklicznie organizujemy odprawy, na których omawiamy to wszystko, co stoi na przeszkodzie, żeby zwiększyć liczebność polskich sił zbrojnych. Kruszymy beton, kruszymy, ale skutecznie to robimy, proszę Państwa. Dlatego bardzo się cieszę, że młodzi ludzie decydują się na przystąpienie do Wojska Polskiego. Jesteśmy o tym przekonani, że Wojsko Polskie będzie liczyło 300 tysięcy żołnierzy, ale jesteśmy dopiero w połowie tej drogi, bo 186 tysięcy na razie. Tylko ten proces wciąż trwa. On jest coraz bardziej dynamiczny, z miesiąca na miesiąc. Bardzo wielu ludzi zgłasza się do Wojska Polskiego. Nie dalej niż 2 dni temu byłem w województwie małopolskim, miejscowość Wojna Rowa, gmina Korzenna. Powstaje tam jednostka wojskowa. Wcześniej tam wojska nie było. Przykład, jeden z wielu. Otóż kilka miesięcy zajmuje nam stworzenie takiej jednostki wojskowej. Proszę spojrzeć, sprawdzić Olecko. Kilka miesięcy również w Kolnie i tam już jest wojsko. W Wojnarowej też już za kilka miesięcy będzie wojsko. Rozmawiałem z żołnierzami, którzy byli w Wojnarowej. Jeden z nich 10 miesięcy służby, z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Przed tym człowiekiem są perspektywy. Jako szeregowy ma uposażenie w wysokości 4960 zł, a to jest początek jego kariery wojskowej. Dalej już będzie tylko lepiej. Oczywiście musi być ambitny i pracowity, a
no tacy są żołnierze Wojska Polskiego, a więc wszystko przed nim. Kapral, 15 lat służby, mówi, że są perspektywy rozwoju. Jest doświadczonym podoficerem. Przed nim też wszystko jest dostępne, byleby tylko chciał być ambitny i pracowity. To jest właśnie miara rozwoju Wojska Polskiego. Sądzę, że z trudem byśmy znaleźli w historii taki czas, gdzie tak dynamicznie rozwijało się Wojsko Polskie. A więc jeszcze raz, nowe jednostki wojskowe, żołnierze, nowi żołnierze, szczególnie właśnie na wschodzie naszego kraju. Dlaczego? Dlatego, że zagrożenie jest ze wschodu. Skoro słyszę takie opinie, że no, to nieprawda, dokumenty świadczą inaczej, że to nieprawda, że wschód naszego kraju miał być broniony. Nie, proszę Państwa, dokumenty świadczą o tym, że na linii Wisły miała być linia obrony. No ale jeżeli nawet przyjąć by podważyć tą teorię, to kto miał bronić na wschodzie, skoro jednostki polikwidowano? Kto miał bronić? Skąd by się tam pojawili żołnierze, którzy by mieli bronić Polski na wschodzie, skoro tam nie było jednostek wojskowych? Teraz są jednostki wojskowe. 16. Dywizja Zmechanizowana, która dba o bezpieczeństwo w północno-wschodniej części naszego kraju. Pierwsza dywizja, którą tworzymy, pierwsza dywizja piechoty Legionów w województwie podlaskim, która ma zapewnić bezpieczeństwo na tym odcinku, na tym kierunku grodzieńskim. To był też historyczny kierunek ataku na Polskę. No i 18. Dywizja Zmechanizowana, ta nasza flagowa dywizja zmechanizowana, odbudowana na gruzach pierwszej Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej, zlikwidowanej w 2011 roku, której zadaniem jest zamknięcie Bramy Brzeskiej. Zadaniem jest bronienie właśnie na tym kierunku, na kierunku brzeskim. Zlikwidowali dywizję, pierwszą dywizję zmechanizowaną. Kto miał bronić tego kierunku brzeskiego? Dziś broni 18. Dywizja Zmechanizowana. W skład tej dywizji wchodzi pierwsza Brygada Pancerna z czołgami Abrams. Już są na wyposażeniu pierwszej brygady. Ona ma właśnie zamknąć Bramę Brzeską. W przyszłym roku będą śmigłowce uderzeniowe Apache. Jesteśmy po rozmowach z partnerem amerykańskim. Będzie 96 śmigłowców, bo tyle jest potrzeba, żeby skutecznie odstraszyć agresora. Będzie 500 wyrzutni HIMARS, możecie Państwo je zobaczyć, bo tyle jest potrzeba, żeby odstraszyć agresora. Niemniej, Wojsko Polskie wychodzi do społeczeństwa. Słyszę słowa krytyki, bo pikniki są organizowane. Pikniki są organizowane po to, żeby rekruterzy mogli pracować na tych piknikach, po to, żeby zachęcać do przystąpienia do Wojska Polskiego, i mamy efekty. A jeszcze też niewątpliwie ci, którzy przychodzą na te pikniki, są zachwyceni tym, że mogą zobaczyć nowoczesną broń, jaka jest na wyposażeniu Wojska Polskiego, mogą porozmawiać z żołnierzami. Sami żołnierze też mogą się poczuć dumni z tego, że służą w Wojsku Polskim. A więc rozwijamy jednostki wojskowe, wzmacniamy jednostki wojskowe. Certyfikacja dwóch ważnych pułków wchodzących w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej. Miałem zaszczyt panom pułkownikom wręczyć certyfikaty. Pułk przeciwlotniczy, który już stoi na straży bezpieczeństwa polskiego nieba. Proszę Państwa, ja przywróciłem obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową Warszawy. Nie było obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Warszawy. Dlaczego nie było? Bo ta jeszcze odziedziczona z PRL-u po prostu się rozpadła. A potem już lekceważono, nie myślano o tym. Lekceważono, no, likwidowano jednostki wojskowe, zmuszano dowódców do tego, żeby pozbywali się nieruchomości, którymi zarządzali. Premiowano tych dowódców, którzy właśnie wyzbywali się nieruchomości, dostawali nagrody. Słyszę to od dowódców, którzy służą dziś w Wojsku Polskim, że byli poddawani takiej presji właśnie do 2015 roku. Drugi pułk artylerii, zarówno samobieżna artyleria, widzimy tu przykłady, Kraby K9, jak i artyleria rakietowa, Chunmu.
też bardzo dobra rakietowa artyleria, porównywalna z HIMARS-ami amerykańskimi. Właśnie koreańskie Chunmu świetnie uzupełniają te zdolności. A jeszcze raz podkreślam, że na Ukrainie podczas wojny artyleria odgrywa kluczową rolę, więc Wojsko Polskie powinno posiadać te zdolności i te zdolności posiada, żeby skutecznie odstraszyć agresora. I jeszcze żołnierze. Mówiłem już o młodych żołnierzach, którzy przystępują do wojska. Proszę Państwa, rozmawiam z tymi ludźmi. Otóż słyszałem wiele takich oto historii, wracają z emigracji, żeby służyć w Wojsku Polskim, osiedlają się, osiądą w tych mniejszych miejscowościach, założą rodziny. To jest przecież piękna perspektywa dla władz lokalnych, to jest piękna perspektywa tego, że tereny na wschód od Wisły nie będą się wyludniały, tylko właśnie będą bezpieczne dzięki służbie w Wojsku Polskim. No i obrona powszechna. Organizujemy cykliczne zajęcia pod nazwą trenuj z wojskiem, trenuj jak żołnierz, samoobrona kobiet. To też jest przyciąganie do wojska, zachęcanie do wstępowania do wojska, ale nawet jeśli nie, to ci ludzie albo sobie przypominają umiejętności, które kiedyś mieli w postaci na przykład pierwszej pomocy medycznej, albo takie umiejętności zdobywają, czy umiejętności obsługi broni. Niezwykle ważne i cieszy się wielkim powodzeniem. Za to dziękuję serdecznie, że są chętni, którzy w tego rodzaju zajęciach uczestniczą. I broń. Już mówiłem, ale jeszcze chciałbym uzupełnić, jeśli popatrzymy na wojska lądowe, czołgi Abrams, czołgi K2 już są w Polsce, już są zarówno jedne, jak i drugie. Armatohaubice Krab, armatohaubice K9, HIMARSy, czyli artyleria rakietowa o zasięgu do 300 km, Chunmu, koreański odpowiednik HIMARSów, bezzałogowce, cała gama bezzałogowców, to jest Bayraktar na przykład, ale także bezzałogowce polskiej produkcji, wykorzystywane zarówno przez artylerię do targetingu, jak i przez rozpoznanie, cała gama tego rodzaju sprzętu. Sprzęt przeciwlotniczy i przeciwrakietowy, NAREW, tu jestem wdzięczny, to szczególnie słowa podziękowania kieruję do pana generała Artura Kuptela, szefa Agencji Uzbrojenia, bo tak jak mówiłem, przełamaliśmy ten beton tutaj razem z generałem Kukułą, z generałem Brysiem, jeżeli chodzi o przyjmowanie do wojska, tak i z generałem Kuptelem przełamaliśmy ten beton, jeżeli chodzi o zamówienia broni dla Wojska Polskiego. NAREW jest przykładem takim. W ciągu rekordowo krótkiego czasu doprowadziliśmy do tego, że wyrzutnie brytyjskie i rakiety CAM zostały posadowione na polskich Jelczach i przy wykorzystaniu polskich radarów ten system działa. Jest wpięty w całą strukturę obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Są przeszkoleni żołnierze. Jeszcze raz wracam do 18 Pułku Przeciwlotniczego. Żołnierze z tego pułku już są włączeni w dyżury przeciwlotnicze i przeciwrakietowe, więc w rekordowo krótkim czasie do tego doprowadziliśmy. Patrioty też już są wpięte w system obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Tu poprzez naszą współpracę z partnerem amerykańskim doprowadziliśmy do tego, że pewne elementy najnowszego radaru, dookólnego radaru, będą produkowane przez polski przemysł zbrojeniowy, przez Pit Radwar wchodzący w skład polskiej grupy zbrojeniowej. To jest nasze wielkie osiągnięcie. To jest bardzo, bardzo nowoczesny sprzęt. I jeszcze z tej dziedziny wojsk lądowych. Borsuk. Flagowy produkt huty Stalowa Wola polskiej grupy zbrojeniowej. Ponad tysiąc egzemplarzy bojowego wozu piechoty Borsuk trafi na wyposażenie Wojska Polskiego. Zawsze tam, gdzie jest to możliwe, kierujemy nasze zamówienia do polskiego przemysłu zbrojeniowego. On się wzmacnia, on się rozrasta. To są dodatkowe miejsca pracy. Śmigłowce, proszę Państwa.
była taka niemoc, wielka niemoc. W Polsce mamy dwie fabryki śmigłowców. One są własnością oczywiście kapitału zagranicznego, ale zatrudniają polskich pracowników, więc zamówiliśmy w PZL Mielec, Black Hawki, już są na wyposażeniu sił specjalnych. W PZL Świdnik, śmigłowce z rodziny AW, AW-101, już są, AW-149, lada chwila będą, już można powiedzieć, że też są na wyposażeniu Wojska Polskiego. A więc można, tylko trzeba chcieć i potrafić. Mówiłem już o śmigłowcach uderzeniowych. Podpisaliśmy umowy offsetowe w sprawie serwisowania tych śmigłowców w Polsce w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To też są ważne osiągnięcia. Siły powietrzne. Już mamy FA-50, są w Polsce. W przyszłym roku będą F-35. Marynarka wojenna. Są niszczyciele min. Mamy podpisane kontrakty. Polskie stocznie budują 3 fregaty. A więc wzmacniamy w każdej dziedzinie Wojsko Polskie. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni również są, funkcjonują, stoją na straży naszego bezpieczeństwa, polskiego bezpieczeństwa. Wojska Obrony Terytorialnej, które dają możliwość łączenia służby w Wojsku Polskim z aktywnością zawodową. A więc można bardzo wiele zrobić i tak się dzieje w Wojsku Polskim. A ja jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, z którymi ten proces przeprowadzamy, bo przeprowadzamy go wspólnie. I jestem o tym przekonany, że będziemy ten proces kontynuować, bo jesteśmy, jeszcze raz to podkreślam, w połowie drogi. Finał to 300 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, uzbrojenie tak dobre, tak nowoczesne, żeby skutecznie odstraszyć agresora. Jeszcze raz dziękuję. No i jestem o tym przekonany, że ten proces będziemy kontynuować. Dziękuję bardzo.